witam serdecznie. 23. Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging dobiegł końca. Był to wyjątkowy kongres, chociażby z tego względu, że po raz pierwszy gościli na tym kongresie prawnicy. Było to poszerzone o sesję zarówno prawną, jak i workshop, który cieszył się niesamowitym powodzeniem, kiedy lekarze i prawnicy wymieniali między sobą doświadczenia, ale też mieli do siebie mnóstwo pytań. Kongres ten był również niesamowity, ponieważ również były sesje poświęcone zarówno induktorom, cała sesja poświęcona INCAS, a więc to, że mamy partnerstwo ze Światową Organizacją i jedna z sesji tutaj cała jest organizowana przez INCAS, że zaszczycił nas swoją obecnością również tutaj prezydent INCAS-u dr Cartier. A więc ten kongres również był też i jest niezwykły pod tym względem, że jest bardzo dużo takich spotkań, nazywanych spotkaniami eksperckimi, na którym lekarze wymieniają doświadczenia. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu wracać. Pierwszy raz do Polski przyjechałem 20 lat temu, aby upowszechniać zabiegi estetyczne z toksyną botulinową. Byłem więc pierwszym mówcą, który mówił o toksynie botulinowej w tym kraju. Podoba mi się koncepcja dzisiejszej konferencji. Ta konferencja jest naprawdę bardzo zaawansowana. Co jest inne i co charakteryzuje ten kongres, że lekarze zaczynają się coraz bardziej interesować i mówić, i dyskutować na temat problemów, które zaczynają mieć, że to nas zaczyna w tej chwili ścigać i wiedzieliśmy, że najpierw 20 lat było bez troski wkładania, każdy, kto chciał, złapał strzykawkę, wkładał coś w skórę i twierdził, że to robi w celach estetycznych, a teraz my, lekarze, zastanawiamy się, co z tego wszystkiego będzie wynikać. To prawdziwa konferencja medyczna. Jak widzicie, mam odznakę VIP, ponieważ jestem dziś prelegentem na tym kongresie. Na moim wykładzie porozmawiamy o programie medycyny regeneracyjnej. A jak wyglądają kongresy medyczne? Jest tu znajdująca się poza kongresem część wystawiennicza, w której znajduje się dużo stoisk producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, np. kwasu hialuronowego, wypełniaczy, kosmetyków itd. My znajdujemy się właśnie w przejściu do części naukowej. Jest duża sala wykładowa, są tam technicy, którzy śledzą prezentacje medyczne, aby wszystko odbywało się po kolei i merytorycznie. Są też dwie kabiny, w których znajdują się tłumacze symultaniczni. Ja też na wykładzie dziś będę mówił po angielsku, a wykład będzie tłumaczony na język polski. Mamy tu również sesje, które są poświęcone urządzeniom, a więc laseroterapii, radiofrekwencji i kiedy lekarze przekazują swoje doświadczenia już po kilkunastu, można powiedzieć po kilkudziesięciu latach. Jednym z głównych punktów statutowych naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej. Na tegorocznym kongresie naszymi gośćmi byli wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny z kraju i zagranicy, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny. Szczególną uwagę zwracaliśmy na bezpieczeństwo stosowanych przez nas procedur i technik zabiegowych. Sobotnia gala była podziękowaniem dla naszych partnerów, którzy od 23 lat wspierają rozwój naszego stowarzyszenia. Zapraszam właściciel i redaktor naczelny portalu Estetyka i Chirurgia Medyczna TV. Jest nią pani Małgorzata Maksjan. Ten kongres obfituje w niezwykłe, ciekawe spotkania środowiska lekarskiego. Jest również, zaproszonych zostało tu mnóstwo firm, które dzięki nim takie kongresy mogą się odbywać. Nie ma możliwości, żeby lekarze mogli się spotkać i żeby mogła się tego rodzaju odbyć spotkanie, które nie odbyłoby się bez pomocy firm. A więc tu w tym miejscu chciałam i również wszystkim, którzy są na tym kongresie, którzy każdy jakąś cegiełkę wkładają w to, żeby tu można było się spotkać, żeby można było zaprosić wykładowców, żeby można było takie spotkanie, żeby mogło się odbyć. A więc jest to kolejny kongres w myśl naszego statutu, w którym
realizujemy zadania właśnie związane zarówno i z etyką, ale i również z tym, że jest to spotkanie, wymiana doświadczeń i nauka dla lekarzy. To przyjemność być tutaj w Warszawie na Kongresie Dermatologii i Medycyny Estetycznej. Będziemy przybliżać najświeższe informacje na temat medycyny regeneracyjnej z kolagenem heterologicznym typu pierwszego. Od kilku lat współpracujemy tu w Polsce z naszymi przyjaciółmi i kolegami, którzy są dermatologami polskimi. Nie tylko w sumie dermatologami, ale też chirurgami i chirurgami plastycznymi i bardzo dobrze się dogadujemy. Do tego piękne otoczenie, doskonała współpraca, wysoki poziom naukowy i znakomite miejsce, które wspiera lekarzy w ich działalności. Mieliśmy przyjemność podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi prawa medycznego na całym panelu przygotowanym i poświęconym tej tematyce. Pierwsze spotkanie, które było i otwarcie kongresu tą sesją właśnie prawną, było związane również z tym, że udało nam się jako stowarzyszeniu zaprosić niesamowitych gości. Zaszczyciła nas swoją obecnością wicemarszałkini Senatu, że przysłał nam w ostatnim momencie, niestety nie mógł się pojawić minister Kraska, który przysłał do nas list, że pojawiło się również nagranie ze względu na obowiązki pani senator przewodniczącej zespołu parlamentarnego Agnieszki Gorgoń-Komor, że była również przemowa i również pozdrowienie dla wszystkich naszych uczestników od Naczelnej Izby Lekarskiej jako wyraz, że i Naczelna Izba Lekarska i środowisko władz lekarskich widzi, że dermatologia, medycyna estetyczna jest również medycyną i że jakiego rodzaju problemy wiążą się z tą dziedziną i jak ważne jest współdziałanie właśnie i Naczelnej Izby Lekarskiej, i Sejmu, i Senatu, w Komisji Zdrowia, i wszystkich tych, którym zależy na zdrowiu naszych pacjentów. Myślę, że ten kongres był bardzo owocny. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spotkania. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument, który świadczy o wyjątkowości, to to, że spotykamy się tutaj i że dochodzi do coraz większej integracji środowiska lekarzy, a więc udziału towarzystw zarówno z Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, jak i współdziałanie i zatworzenie w koalicji razem z Polskim Towarzystwem Medycyny Estetycznej Anti-Aging. I to, co jest w tej chwili bardzo dla nas cenne, to dołączenie do naszej koalicji w tej chwili Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. I tym akcentem chciałabym pożegnać i podziękować bardzo wszystkim tym, którzy uczestniczyli, którzy się przyczynili do tego, że ten kongres się mógł odbyć.